Mój lifehack jest taki, że mam konkretnie wyznaczone miejsce na namiot spotkania. W moim pokoju jest bardzo duże biurko, właściwie to są dwa biurka połączone ze sobą i mam też bardzo duże pismo święte, jest mniej więcej takich rozmiarów. Jedno biurko jest przeznaczone wyłącznie do tego, żebym robił na nim namiot spotkania. Leży na nim to pismo święte i ono zawsze tam jest. To miejsce nie służy do niczego innego. Eee, za każdym razem. Kiedy wchodzę do pokoju, to pismo tam leży i ja je od razu widzę. Za każdym razem, kiedy budzę się, wstaję z łóżka, od razu mój wzrok kieruje się na to Pismo Święte. Dzięki temu nigdy nie zapominam o Piśmie Świętym, o namiocie spotkania, a jeżeli pomyślę sobie, nie, nie zrobię dzisiaj namiotu spotkania, to to pismo tam jest i kłuje mnie w oczy i robi mi wyrzuty sumienia, że nie zrobiłem tego namiotu, dlatego częściej je robię.